Cześć, witajcie w drugiej części poszukiwań żywego statku. Z tej strony Grid 79. I jak z poprzedniego odcinka wiecie, udało nam się zdobyć próżniowe jajo. Teraz musimy już tylko rozpocząć misję. Także zaczynajmy. Skoro mamy już nasze jajo, to wystarczy, że powarpujemy trochę w układzie, żeby spotkać mamuśkę, która będzie chciała z nami pogadać. No i pięknie. W ten sposób rozpoczęliśmy misję na zdobycie żywego statku. Oczywiście nie mam potrzebnego napędu, jak żeby inaczej, więc wróćmy na anomalię i zakupmy odpowiednią technologię, o ile posiadam oczywiście wystarczająco nanitów chyba. Teraz nie pamiętam, czy za nanity się to kupowało, czy za zagubioną technologię, kurde. Zaraz się przekonamy. Yo. Nie, no jest okej. Mam wykupioną technologię, po prostu nie zainstalowaną na statku. No to luzik. Czyli co, wystarczy zamontować odpowiedni hipernapęd w statku i będziemy mogli śmigać. Skoczymy sobie jeszcze na frachtowiec. W międzyczasie trochę swoich fantów poprzerzucam. Latać z pełnym plecakiem nie jest zbyt rozsądnie. Ho! Nie posiadam frachtowca. Fuck! Tego to ja się nie spodziewałem.
czyli nie przerzucimy towarów na frachtowiec. Dobra, gdzieś tam w międzyczasie sobie między filmami zdobędę frachtowiec. Dobra. Przejdźmy do naszej mapy galaktyki. Poszukajmy. Najgorsze jest to, że zaraz wywołam jakąś bitwę o frachtowiec, nie? Tyle skacząc. A skoro mam go dostać za damkę, no to chciałbym już konkretną eskę znaleźć. Gdzieś tam mamy jajeczko, ogarnijmy je. Kurczę, najgorsze jest to, że tak dawno robiłem tą misję, że nie pamiętam, co mnie czeka dalej. Nie chciałbym jej spierdzielić na którymś etapie. O, już widzę. Miejsce rozbicia tku, dlatego są od razu tam. O, to nie miejsce rozbicia statku. To mnie zaskoczyli. A może i dobrze poleciałem? Zaraz zobaczymy. Dobra, to nie było to. Czemu jak? Jeśli odwrócę we właściwą stronę, to mi znika ikonka żywego statku. Thank you.
czyli czeka nas przebieżka. Polecimy sobie grzbietem, żeby później nie włazić z powrotem. O, sprint tutaj mam dużo, widzę. Tysiąc 300 jednostek, masakra. Co one ode mnie chcą? Przecież nic nie zrobiłem. Nic nie wziąłem. Niech sobie już mnie szukają i się nie chce z nimi klepać. Mamy teraz mission. Musimy odnaleźć co takiego? Nasz statek. Znowu strażnik. O, zakopane dane. Weźmiemy, zgarniemy, bo tego też mam malutko, a z pewnością będę musiał trochę zakupić. Irytująca jest ta burza. Człowiek chce sobie widoczki pooglądać, a tutaj burza słoneczna jakaś. Ale połowa dystansu już za nami. Jest progres. Swojego cię straszyłem, nie wierzę. Ten skaner nas jeszcze... Dużo tu strażników.
Żeby ten skaner nas jeszcze chciał prosto prowadzić. Spadaj, koleś. Nie ma mnie. Niech sobie szukają. Ile w ogóle tu jest sfer gravity na tej planecie? Można by się zdziebko wzbogacić. Teraz to już się czuję jak Riddick. Nic nie widzę. Gdzie to było? W Pitch Blacku chyba, nie? A czyli jednak się nie pomyliłem. W sumie byłem przy dobrym monolicie. Znaczy się, no takim samym, tylko że innym. Most świadomości. Czyli gdzieś musimy zdobyć. Exit. Zbierana z odchodów stworzeń. Czy tu były jakieś stworzenia na tej planecie? Nie kojarzę. Znalazło Hexit. Naprawdę nie chce mi się z wami walczyć. Dobrze, że mają takiego cela biednego. Nie można wezwać podczas walki. Naprawdę masakra. To się schowajmy.
chłopaki mają niezłe skanery, bo mnie normalnie przez ziemię widzą. Tak, wiem, mówiłem, że nie chcę walczyć, ale... Nie będziemy przecież tygodnia czekać, aż łaskawie... sobie polecą. No, jest gdzieś blisko. No nie, nie do końca mi o to chodziło. Kiedyś było na chillu, bo żeby uciec strażnikom wystarczyło wskoczyć do statku i był spokój. Teraz wskoczymy do statku, to pojawiają się myśliwce. Znowu burza. Jesus. Proszę was. No halko. Sobie narobiłem pastylek. Myślałem, że będę musiał tutaj futrować zwierzaczki, żeby mi dały kupę. A tu się okazuje, że gdzieś tu będzie heksyt. Nie wiem, czy skoro już tu jesteśmy, czy sobie nie powykopywać tych skrzyni, ale to może zostawimy na kiedy indziej. Teraz się nie rozpraszajmy i ogarnijmy nasz most świadomości. Zapewne będziemy musieli wrócić
naszego monolitu. Więc się tam pofatygujmy. No i pięknie. Mamy wrażliwy pień neuralny. Nie wiem, czy dobrze dojrzałem. No i zabawę będziemy mogli kontynuować za kolejne 20 godzin. Także po prostu chyba potniemy to na takie krótkie odcinki i będę to wrzucał właśnie codziennie, ewentualnie co drugi dzień, zależy jak mi praca pozwoli. Zaraz sprawdzimy dokładnie. Dokładnie, następny odcinek będę mógł nagrać za niecałe 20 godzinek. I tak chyba też zrobimy. Tak więc udało nam się zdobyć pierwszą część do naszego żywego statku. Wrażliwy pień neuralny. Za 20 godzinek będziemy mogli ruszyć dalej, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Z mojej strony to wszystko. I do zobaczenia. Trzymajcie się.